Partnerem filmu jest footballteam.pl. Darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego, w której ruszyła liga youtuberów. 16 twórców internetowych związanych z piłką codziennie rywalizuje ze sobą o mistrzostwo ligi i potrzebują takich jak ty. Dołącz do nich. Wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty, otwierając paczki, ulepszając je, handluj nimi i zostaj najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie, dostajesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Zobaczymy to. To jest dobre. Siemasz, synu! Coś ty taki przygnębiony! Tato, wytłumaczysz mi coś? Oczywiście, Marcinku. Jak ja ci coś wytłumaczę, to tak zrozumiesz, że już zawsze będziesz wiedział. No to powiedz mi, co to znaczy teoretycznie i praktycznie? No dobrze, to idź najpierw się zapytaj mamy, czy dałaby murzynowi za 2000 dolarów. Mamo, dałabyś murzynowi za 2000 dolarów? No wiesz, nowe meble by się przydały. Pralka, deska do prasowania, w ogóle jakiś remoncik. A tamten jeden raz bym dała. Mama powiedziała, żeby dała. No to idź teraz, Marcinku, do siostry i spytaj się, czy dałaby murzynowi za 2000 dolarów. Nie wiem, Czarek. Te, siostra, dałabyś murzynowi za 2000 dolarów? No oczywiście, głupie pytanie. Miałabym na nowe... Kamila, siema! Z koleżankami. Kamila, zobacz. Ja też powiedziała, żeby dała. No to idź jeszcze spytaj dziadka, czy dałby murzynowi za 2000 dolarów. Wszak się marafon obrazu z góry mówię, że to nie dziadku, dałbyś murzynowi za 2000 dolarów? No wiesz, Musiu, emerytura. Dzięki, potem zobaczę. Telewizor by się przydało, na piwko, na pokera z kolegami. Myślę, że ten jeden jedyny raz dałbym. Dziadek powiedział, że też by dał. No to widzisz, synku. Teoretycznie mamy 6000 dolarów, a praktycznie to mamy dwie kurwy i pedała w rodzinie. Siema, panie, to jest laska i ona ma zajebista dupę, ale jest czoreczka rodziców i próbuje być wzorowa uczennica, no i nie chce się ruchać i co ja mam zrobić, reju 3 złote. No jedziesz na ręcznym i tyle, do końca życia. Dzięki za donate. A ty nie zgubiłeś się przypadkiem? Czego tu szukasz? Pokażę dziewczynkę z HIV-em! Przykro mi, chłopczyku, ale u nas są tylko zdrowe dziewczyny. A jak ty chorą i chuj! No dobrze, może coś da się załatwić, ale powiedz, dlaczego chcesz akurat chorą? Jeżeli ją przylecę, to będę miał HIV-a! A czemu chcesz mieć HIV-a? W domu, gdy rodziców nie ma, pilnuje mnie opiekunka, która mnie molestuje, więc ona też się zarazi. Tata jak wraca do domu, a mamy nie ma, to lubi czasem przelecić opiekunkę, więc on też będzie zarażony. Oczywiście rodzice baraszkują ze sobą, więc mama też się zarazi. A jak tata wychodzi do pracy, a mama zostaje sama, to przyjeżdża śmieciarz, w którym mama zdradza tatę. I właśnie o tego chuja mi chodzi, bo mi kurwa żabkę rozjechał. No dobra, to dwie widziałem, ale coś nowego wyszło 53 minuty temu. To tego nie widziałem. Nie? No to możesz mieć. Wystarczy, że weźmiesz... Tego nie widziałem. Do zgarnienia jest okrągły milion Tego nie widziałem, obejrzę to z ciekawości, nie? Minuta 30 to cały chuj. Radio, siema, jedziemy na ryby? Ha? Ja słyszałem, że burze teraz tam, jakieś powodzie. Na ryby 11 na Śląsku coś powodzie są, nie wiem, tak słyszałem. Dzięki, Radziu. Jest okrągły milion złotych. No żeż kur, znowu te ptaki na antenie usiadły. Marcin, co ty robisz, smarkaczu? Co ty sobie myślisz? A to, patrz. Dzisiaj miło. Kontemplujesz sobie piękno przyrody, a fajka pomaga ci wpaść w stan melancholii, Miłosz, tak? Siema, Rafon, kiedy nie, tato, na nie o to chodzi. Dzięki. Słuchaj, nie podoba mi się, że... Ale tato, patrz! Palisz, bo czujesz się wolny i niezależny.
A to podkreśla ten nastrój, tak? Jesteś najlepszy. Nie, tato, nie o to chodzi. To o co chodzi? Patrz, jakie zajebiste kółka puszczam. Pozdrowuj się. Dziękuję za moją służbę. Nie rozumiem tego. Bo czujesz się wolny i niezależny. A to podkreśla ten nastrój, tak? Nie, tato, nie o to chodzi. To o co chodzi? Patrz, jakie zajebiste kółka puszczam. Piotr Afon, weź zadzwoń pod ten numer 660 340.